Panie Marszałku, Panie Premierze, Szanowna Nowa Lewicowa Opozycjo. Twarda deklaracja, jesteśmy merytoryczną opozycją i popieramy i poprzemy projekt Czyste Ręce. Procedujmy go jak najszybciej, ponieważ my mamy nie tylko czyste ręce, ale czyste intencje i mamy tam kilka zmian, między innymi obowiązek dla marszałków, prezesa Rady Ministrów i ministrów ujawniania wszystkich dochodów ze źródeł zagranicznych i krajowych oraz wszystkich darowizn na dzieci i na małżonków z ostatnich 10 lat. Chcemy taki zapis wprowadzić i ufam, że go poprzecie. Po to, żeby żaden polityk polski nie został już bohaterem takiej książki jak ta Kaspra Płażyńskiego Wszystkie pionki Putina. Ale pytanie do pana premiera. Obiecał pan, że odpowie pan na wszystkie pytania. Ufam, że odpowie pan na proste, banalne pytanie Janusza Kowalskiego. Proszę ujawnić łącznie, jakie miał pan dochody w latach 2014-2019 plus świadczenie przejściowe do 2021 roku z Brukseli. Konkretna, łączna kwota z pana PIT-u w 2014-2021. Miliony Polaków chcą to usłyszeć, a zapewniam państwa, że Donald Tusk na to pytanie Januszowi Kowalskiemu nie odpowie.